Witam Państwa bardzo serdecznie w tym wyjątkowym miejscu i w tym wyjątkowym dniu, który mija dokładnie 100 lat od zwycięskiej i decydującej bitwy warszawskiej stoczonej w wojnie z bolszewikami. Ogromnie się cieszę, że dzięki gościnności gospodarza naszej parafii, księdza proboszcza Krzysztofa Neumanna, będziemy za chwilę mieli możliwość uczcić tą wyjątkową rocznicę w ten szczególny sposób. Ogromnie się cieszę, że w tym jakże ważnym dniu dla naszego miasta, dla naszej historii jest z nami obecna także pani konsul honorowa Rzeczypospolitej Polskiej w Kamerunie, ekscelencja Mirosława Etoga. Witam panią serdecznie. Nasz honorowy Szanowni Państwo, na pamiątkę tej jednej z przełomowych bitew w historii świata obchodzimy Święto Wojska Polskiego. To także dzień, w którym przypominamy oraz doceniamy zasługi oręża polskiego od początku naszej państwowości po czasy współczesne. W tym jakże ważnym, pięknym i szczególnym dniu mieliśmy jednocześnie wielki zaszczyt uhonorować pamięć ostrowskich Halerczyków, których będzie przypominał odsłonięty wczoraj pomnik na placu Ostrowskich Halerczyków. Pomnik, który znajduje się przed Ostrowskim Dworcem Kolejowym. To wspomnienie o wspaniałych żołnierzach wybitnej armii generała Józefa Hollera, którzy powrócili z emigracji do ojczyzny, dając jej ogromne i cenne wsparcie w początkowym, trudnym czasie odradzania się Państwa po długich latach zaborów. Ten dzień w pamiętniku tak wspominał generał Haller. Dojeżdżamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam dopiero ucieka. Żołnierze wyskakują po prostu z pociągu i leżą pokotem, całując ziemię świętą polską. Pierwsze święta wielkanocne na ziemi wielkopolskiej na tej ziemi, która była kolebką całej Polski, na tej ziemi, gdzie chrobry wytyczał granice. Historycy wspominają, że w tą wielką sobotę na dworzec kolejowy przyszli prawie wszyscy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. Przyszli ze swoimi święconkami, by tymi święconkami podzielić się z żołnierzami generała Hallera, polskimi żołnierzami. Żołnierze generała Hallera okazali się ogromnym wsparciem dla odradzającego się państwa. Tak było zwłaszcza w roku 1920 po najeździe Polski przez bolszewików. To z ich udziałem Bitwa Warszawska okazała się wygrana dla Polaków, chroniąc resztę Europy przed rozprzestrzenianiem się komunistycznej rewolucji. Dziś, mając w pamięci moment obecności w naszym mieście, w drodze powrotnej do ojczyzny, możemy po raz kolejny przypomnieć o doniosłej roli, jaką odegrali w walce o wolność i niepodległość Polski i Polaków. Polsko, ojczyzno nasza, trudne i długie do wolności Twojej były drogi. Twoje dzieci o wolności śniły, o wolność z Twoimi wrogami się pili. Dziś, 100 lat później, spójrzmy wstecz, jaką cenę za wolność przyszło mu zapłacić, ile zdrowia, ile istnień na Twym ołtarzu położyli. Za tę wolność, którą dziś niesiemy, oni właśnie walczyli. Za ojczyznę, za biało-czerwoną, za Polskę, wolną i niezwyciężoną. Dedykujemy ten koncert, który za chwilę przed nami,
ziarna pamięci wszystkim, którzy o naszą wolność 100 lat temu walczyli. Zachowujemy ich w naszej wdzięcznej pamięci. Tak rozumiemy naszą pamięć historyczną, tak rozumiemy naszą tożsamość, także naszą ostrożną tożsamość, jako ziarno pamięci o tych, którzy byli przed nami i którzy budowali 100 lat temu nasze miasto, jego potęgę, jego chwałę, jego wielką dumę. Te wielkie wydarzenia muzyczne, które za moment Państwo wysłuchacie, obejrzycie, dedykujemy także świętemu Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę jego urodzin. Myślę, że przed nami niezwykły koncert w niezwykłym wykonaniu, niezwykłych artystów w niezwykłe rocznice. Dziękuję bardzo. Emilia Zielińska, sopran,
Bogusław Morka, tenor, Ryszard Morka, bas i kameralny zespół Bogdan Band pod dyrekcją Bogdy Bulińskiej, który rozpoczął dzisiejsze spotkanie z Państwem od wykonania poloneza Kościuszki. Nieznanego. A już teraz dwie pieśni. Hymn do miłości ojczyzny, który pełnił rolę hymnu narodowego czasu rozbioru z tekstem Ignacy Łukaszewskiego i muzyką z roku 1831 zamieszkałego w Paryżu polskiego kompozytora i pianisty Wojciecha Sowińskiego. I druga pieśń nieznanego autora Idzie żołnierz porem lasu. Wzruszająca historia o wiecznie wędrującym, podróżującym żołnierzu, tułaczu. Pieśń, która pochodzi prawdopodobnie z drugiej połowy XVI wieku. Hymn do miłości ojczyzny zaśpiewa dla Państwa Emilia Zielińska, a pieśń Idzie żołnierz porem lasem Ryszard Morka. Zapraszam serdecznie na koncert. Thank you.
14 sierpnia 1920 roku w warszawskim poradnym wydaniu Rzeczypospolitej ukazał się artykuł zatytułowany O cud PiS-u autorstwa redaktora naczelnego gazety Stanisława Stronickiego. Pisał, żeby Warszawa wpaść miała w ręce bolszewików, tej myśli wojsko nasze nie zniesie i każdy żołnierz sobie powie po moim trupie. I gdy w jutrzejszą niedzielę zbiorą się miliony ludności polskiej w kościołach i kościółkach naszych, ze wszystkich serc popłynie modlitwa. Przed te ołtarze zanosi błaganie. Ojczyzny, wolność zachowaj nam Pan. Błogosławiony tą modlitwą żołnierz polski pójdzie naprzód z tym przeświadczeniem, że oto przypadło mu w jednej z najcięższych chwil w naszych tysiącletnich dziejach być obrońcą ojczyzny. Szanowni Państwo, posłuchajmy teraz pieśni nieznanego twórcy zatytułowanej Bywaj, dziewczę, zdrowe, powstałej w okresie powstania listopadowego, ale niezwykle popularnej podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Pieśń, której powstaniec żegnał ukochaną przed wymarszem do walki, wykona Bogusław Mąka, tenor pięknie śpiewający w tradycji polskiego belkanta, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, występujący na wielu renomowanych światowych scenach operowych, operetkowych i musicalowych, w towarzystwie tenorów największej światowej klasy i sławy, takich jak na przykład Placido Domingo czy José Cur, ale także, podobnie zresztą jak jego starszy brat Ryszard, uczestniczący w koncertach o tematyce patriotycznej i religijnej, takich jak na przykład dzisiejszy Kruc. Z kolei Emilia Zielińska, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny Wikińskiej-Pawacewiczów w Łodzi, która debiutowała na deskach Teatru Nowego w Łodzi. Od 2012 roku solistka Polskiej Opery Teatralnej, a od 2013 roku występująca na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi, w niezwykle udanych kreacjach zarówno operetkowych, jak i musicalowych, zaśpiewa pieśń Dorywamy Polu Srebrne Tasze, znaną także pod tytułem Sygnał, skomponowaną przez Alfreda Bojarskiego do słów Wincentego Pola w lutym 1863 roku. Bogusław Morka, a następnie Emilia Zielińska.
obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również stulecie obrony Lwowa, w którym najpiękniejszą kartę zapisała lwowska młodzież, lwowskie Orlenie. W 3-tygodniowych walkach zginęło wówczas 439 Polaków. Wśród nich największą grupę stanowili uczniowie szkół średnich oraz studenci, ale w walce poległo także kilkunastu uczniów szkół podstawowych, czy jak nazwano wówczas te szkoły powszechne. Upamiętnił ich w przejmującym wierszu Orlotko Artur Opal, gorący patriota, wybitny poeta i pisarz, urodzony wprawdzie w Warszawie, ale zakochany w Lwowie. Jest to najbardziej znany przez lwowian, wielokrotnie prezentowany na różnych lwowskich uroczystościach utwór wzbudzający zawsze wzruszenie, nierzadko wywołujący łzy. Mówiony i śpiewany do muzyki lwowskiego kompozytora Tymskiego, tak jak właśnie teraz przez Bogusława Morkę Orlotkę.
Czas na wspomnienie jednego z bohaterów Bitwy Warszawskiej, który odegrał ogromną rolę w tej historii. Wspomnienie o księciu Ignacym Skorupcy, którego śmierć stała się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej. 31 lipca 1920 roku, w dniu swoich imienin, ksiądz Ignacy podczas kazania zwrócił się do warszawiaków takimi słowami: nie martwcie się. Bóg ześle nam człowieka takiego jak ojciec Kordycy, jak święta Joanna d'Arc. Człowiek ten stanie na czele armii, doda odwagi i nastąpi zwycięstwo. Bliski jest ten dzień. Nie minie 15 sierpnia, dzień Matki Boskiej Zielnej, a wróg będzie pobity. Przed przystąpieniem do boju już jako kapelan 236 Pułku Piechoty ksiądz Ignacy Skorupka odprawił mszę świętą, podczas której wypowiedział prorocze słowa: czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale nie za długo. 15, dzień naszej królowej, losy odwrócą się w naszą stronę. W czasie jednego z polskich kontrataków ksiądz poszedł w pierwszy szereg z krzyżem jako kapłan prowadzący żołnierzy do walki. Poległ, ugodzony zapłukaną kulą, w chwili, gdy w Opłotkach, pochylony nad ciężko rannym żołnierzem, udzielał mu ostatniego namaszczenia. Ciało księdza, poranione przez wiele pchnięć bagnetem, znaleziono dopiero po bitwie. A teraz pieśń żołnierską Ej dziewczyno, ej niebogo, znaną też pod tytułem Magii, którą skomponował do tekstu Kordela Markuszyńskiego Stanisław Niewiadomski. W duecie zaśpiewali Emilia Zielińska i Bogusław Morgan. Thank you.
Proszę Państwa, za chwilę Ryszard Morka zaśpiewa pieśń wojskową Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, której prawdziwy tytuł Topkowy Sanka Leśna. Pieśń skomponowana w 1942 roku specjalnie dla członków polskiego podziemia, a jej twórcą był Stanisław Papierski z zawodu farmaceuta i właściciel starej lubelskiej firmy J. Papierski i spółka, który podczas okupacji niemieckiej związany był z tamtejszym ruchem oporu. A potem Biały Krzyż, piosenka z 1968 roku, skomponowana do słów Janusza Kondratowicza przez Krzysztofa Klęczowa, który chciał upamiętnić swojego ojca Czesława, żołnierza Armii Krajowej i uczestnika polskiego podziemia antykomunistycznego już potem, czyli w okresie powojennym. Ponadczasowy tekst piosenki, którą zaśpiewa Bogusław Morka, wprost mówi nam o pamięci o poległych w boju, pochowanych w bezimiennych mogiłach. Gdzieś pozostał to mi zbyt.
Kolejna wzruszająca pieśń
Matko moja, ja wiem. Wiersz do pieśni powstały na Ukrainie w 1958 roku i znany tam pod nazwą Pieśń o Ręczniku napisał Henri Małyszko, a piękną muzykę stworzył Błahor Majgorodek. Tę przetłumaczoną na język polski, bardzo zresztą u nas popularną pieśń śpiewał Bernard Łagoś, kolejny raz pojawia się dzisiaj to nazwisko, razem z żoną Leokadią Rękiewicz-Łagoś. A teraz zaśpiewają ją również w duecie Bogusław Morka ze swoim bratem Ryszardem Morką. Ojczyzna moja, to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga. Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła, w polskiej mnie mowie pacierza uczyła. Ojczyzna moja, to wioski i miasta, wśród pól lechickich sadzone miasta, to rzeki las. Gdzie pieśni nadziei śpiewają z powrotem. Ojczyzna moja, do praojców sława, Szczerbiec Chrobrego, Cecorska Puława, to duch rycerski, szlachetny, a męski, to nasze wielkie zwycięstwo.
Proszę mi wybaczyć, ale ono tak autentycznie.
faktycznie naszło mnie w tej chwili, bo to jest bardzo trudne zadanie, i ten przemiot. A może takie słowa też powinny padać właśnie w tym miejscu i może z szatanem sobie łatwiej poradzi, jeżeli on do nas przyjdzie, chociaż nie życzę tego nikomu. Dlaczego to jest takie trudne zadanie, które stoi teraz przede mną? Bo chciałbym Państwu przytoczyć słowa, które są bardzo aktualne również dzisiaj, a może nawet bardziej aktualne niż były wtedy, kiedy były wypowiedziane w 1991 roku w ramach czwartej pielgrzymki do naszego kraju przez papieża, naszego papieża. Wypowiedziane przez niego w trakcie homilii na lotnisku w Masłowie koło Kielc. Ale cóż, spróbuję. To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca. Właśnie jako Matka Syna Bożego. Niech zatem przez jej macierzyńską obecność odnowi się pośród nas świadomość boskiego ojcostwa. Niech się odrodzi pokolenie braci i sióstr Syna Bożego, Syna Maryi. Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina. I ludzkie macierzyństwo. Niech się odrodzi rodzina. Szczególne miejsce przymierza Boga z ludźmi. A imię Jego. Kościół domowy. A teraz już na finał dzisiejszego koncertu wiązanka niezwykle popularnych pieśni regionowych, polskowych, patriotycznych. Mam nadzieję, że teksty tych pieśni są Państwu doskonale znane, więc myślę, że artyści też będą bardzo z tego zadowoleni, będą się radować, jeżeli przynajmniej w refrenach Państwo razem z nimi je, te pieśni zaśpiewać. Przybyli Ułani do Okienko, O mój Rozmarynie, jeszcze jeden Mazur, Białe Róże, rozkwitały pąki białych róż, to jest tytuł również tej pieśni. I my pierwsza brygada. Zatem zapraszam wszystkich.